Jeżeli chodzi o moją jakąś aktywność taką polityczną, myślę tutaj o aktywności takiej no, dojrzałej, to zaczęła się jak w wielu życiorysach moich kolegów, młodszych, starszych, w 1980 roku, po podpisaniu porozumień sierpniowych. Mój tata mocno zaangażował się w Solidarność. Został nawet członkiem zarządu regionu Solidarności Śląsko-Polskiego. Pewnego dnia, był to chyba początek 81 roku, mówi: słuchaj, bo u nas w regionie spotykają się młodzi licealiści, którzy działają w ramach Federacji Młodzieży Szkolnej. Może byś pojechał i się zorientował, co tam się dzieje, czy warto się tym zainteresować bardziej. Pojechałem na takie zebranie. Faktycznie licealiści spotykali się głównie ze szkół opolskich, ale też byli ze szkół z Prudnika, o ile dobrze pamiętam, i z Nysy. Łącznie około 18-19 osób. Chłopcy i dziewczęta wydawali już wówczas takie pisemko o nazwie Federatka. Był to organ prasowy właśnie. Jak się później okazało, nie Federacji Młodzieży Szkolnej, tylko Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej. Pismo drukowane było przez Solidarność Śląsko-Polskiego. Oczywiście zawierał tam informacje, co się w szkołach dzieje, jakieś tam artykuły dotyczące najnowszej historii Polski, albo historii związanej z XX wiekiem, która była wówczas jeszcze mocno fałszowana. W zasadzie nasza aktywność w tej Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej ograniczała się do, no właśnie, wydawania gazetki, kolportowania jej w szkołach. No ja wówczas uczęszczałem do liceum ogólnokształcącego w Gogolinie, więc tam tę gazetkę kolportowałem wśród kolegów. Mieliśmy swoją tablicę ścienną, na której też wywieszaliśmy jakieś ważne informacje związane z naszą działalnością. Muszę szczerze powiedzieć, że z dużym takim pozytywnym zainteresowaniem grono nauczycielskie do nas się odniosło. No też może dlatego, że większość naszych nauczycieli, łącznie z panią dyrektor, wicedyrektorem, moim wychowawcą, to byli działacze Solidarności.